zdanie. Baczność. W stronę sztandaru patrz. Sztandar zespołu szkół imienia Władysława Jagiełły. Urzędniku prowadzić. Nasz zespół szkół przystąpił do projektu Niepodległa do hymnu. W związku z tym zaśpiewamy hymn w symboliczną godzinę 11:11. Mówi się o patriotyzmie, dużo mówi się o ojczyźnie, o barwach narodowych. Wy jako uczniowie już klas starszych 4-8 jesteście o tym, kim jesteście, że jesteście Polakami, jesteście tego świadomi. Ale ja dzisiaj chciałabym wam trochę opowiedzieć może nie tyle o samym odzyskaniu niepodległości przez Polskę, ile o takim wymiernym patriotyzmie, który my jako zwykli obywatele możemy go doświadczać. Gdzie taki patriotyzm jest widoczny? Na przykład dzisiaj podczas śpiewania naszego hymnu. Na przykład podczas uroczystości szkolnej. Podczas tych uroczystości, kiedy macie na sobie strój uroczysty, strój galowy. Kiedy nosicie emblematy biało-czerwone. Kiedy idziecie na mecz. Kiedy śpiewacie hymn, kiedy mówicie o Polsce dobrze. To jest wymiar patriotyzmu. Dzisiejsza rocznica, która właściwie przypada jutro, jest bardzo ważnym świętem dla nas Polaków. I tu nie chodzi tylko o to, że mamy pamiętać tylko i wyłącznie 11 listopada, że jest to święto odzyskania niepodległości. Bo tych świąt, moi drodzy, mamy zdecydowanie więcej. To są święta majowe, to jest święto 15 sierpnia, to różne inne sytuacje, które od nas wymagają wtedy właśnie postawy patriotycznej, postawy prawdziwego Polaka. Dzisiaj usłyszycie na Akademii na pewno o Józefie Piłsudskim, o ważnych innych postaciach, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Ale ja zachęcam was do tego, żebyście w swoim środowisku, tym takim najbliższym, zawsze dostrzegali to, że jesteśmy Polakami. I zawsze dostrzegali te osoby, które mówią o Polsce i mówią o Polsce dobrze. Z okazji tego święta życzę wam przede wszystkim miłego spędzenia czasu w dniu jutrzejszym. Dzisiaj już troszkę, ze względu na to, że w szkole świętujemy, to też możecie poświętować. I odpoczynku tego 11 listopada, bo to święto jest świętem wzniosłym, ale jest świętem radosnym, więc cieszmy się i świętujmy niepodległość. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na część artystyczną. Thank you.
11 listopada to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na symbolikę jest jednak wyjątkowy, gdyż do naszej ojczyzny zawitała jutrzenka niepodległości po 123 latach niewoli. 11 listopada 1918 roku na ulicy miasta szły tłumy i choć dzień był chłodny, listopadowy, wydawał się wszystkim najpiękniejszy, najsłoneczniejszy, najszczęśliwszy, ponieważ na całym świecie ludzie cieszyli się i świętowali koniec wojny. Dla nas Polaków dzień ten znaczy nieskończenie więcej. My świętujemy początek naszej wolności. Jednak zanim nadszedł ten uprawiony czas, nasi rodacy zniecali powstania narodowe, przerwali krew, cierpieli na zesłaniu i w więzieniach zaborców. Słowa ojczyzna nie należy wymawiać zbyt często, ani zbyt szybko, aby nie straciło sensu powierzonego przez przodków. Lepiej słowo to po prostu zamienić w płótna strzęp i położyć na dno rodzinnej szkatuły, pomiędzy srebrne monety i fotografie z rdzawymi planami, jakie odziedziczyliśmy. Słowo ojczyzna należy czasem wydobywać, na przykład na święto zmarłych lub święto zmartwychwstania i kłaść na białym obrusie, polerować, jak się przeciera zmęczone oczy, aż zapłyśnie uśmiechem ironii Mickiewiczów. A wszystko zaczęło się w 1772 roku od pierwszego rozbioru Polski, kiedy to nasi sąsiedzi, Rosja, Prusy i Austria, widząc słabość państwa, dokonali podziału części polskich ziem. Potem przyszedł drugi, trzeci rozbiór.
Nie zginęli jednak Polacy, którzy przez te wszystkie lata walczyli o odzyskanie ojczyzny. Nie możemy zapomnieć o powstaniu kościuszkowskim, które choć zakończyło się klęską, to jednak dało początek kolejnym zbrojnym próbom.
Nasz styczeń 1863 roku wybuchło największe powstanie narodowe i na nowo ożył nadzieję na odzyskanie niepodległości. Kto żyw, za broń chwyta, na koń siada i żalem prosił kochaną do ostatniego Mazura. Początkowo zwycięskie podwyżki utwierdzają wiarę powstańców, pokonanie zaborczego mocarstwa Imperium Rosyjskiego. Był taki rok 63. Śmierzył się styczeń. Poszli niepłonie przez rok obliczeni. Poszli, by walczyć przy budowie dzieła, któreś zbał skrzynią wolności i krzyknął światu: Polska nie zginęła! Teraz Zaborcy z wielką siłą zaczęli kraj germanizować. Język niemiecki wprowadzono w szkołach, w tym języku uczono również religii. Do historii przyszedł strach dzieci we wrześniu 1901 roku, które nie chciały uczyć się po niemiecku. To była ich walka z Zaborcą. Proszę wszystkich o powstanie. Thank you.
Jest
przez ten wzrok się zwija, tam mówiła wolna. Dzisiaj Polska też niczyja, tylko nasza, wolna. Walczą karabiny i dzwonią pałasze, to Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojsko nasze. Wodzu, wodzu miły, przybyś w świętej sprawie i każ trąbić tębaczowi, gdy stanie w Warszawie. Wisłą pieśń poleci panami jasnymi, że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi. Thank you.
dylematów, których nie obrzydziła nam polska historia i nieszczęśliwa współczesność. Nic za nas i bez nas nie rozwiąże. To nasz obowiązek i odpowiedzialność naszego pokolenia, by wolność tak ciężko walczoną przez innych pielęgnować i strzec. Mówiono, że się z Pawłem nie papugą. Byłaś samotna i przez świat skarcona, gdy na niewolę skazano cię długą. Dziś zmartwychwstałaś się Polską rodzona. Tęczą w barwą zaśniłaś nad nami. Biało-czerwoną mgłą się rozpościerasz. Ci z Androsem w tym płakali długo. Już nie pozwolą, by śmiała umierać. Będziesz wspaniała, znowu i bogata. Jak wówczas, gdy Jagiełły znowu trwało panowanie, śpiew modlitewny sprzed ołtarza z lata. Wróconą wolność masz zachować, Panie. Thank you.
urzędniku wyprowadzić. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za te chwile cudownych, piosennych.